Państwu, ja w imieniu samorządów powiatowych, bo to tak naprawdę samorządy, które są przy okazji rozdawania środków z fundu, są poszkodowane. Pan starosta Roszkowski doskonale wie, że drogi powiatowe tak naprawdę stanowią drogi dojazdowe dla dużych sprzętów rolniczych. Dzisiaj, jeżeli ktoś popatrzy na to, jak wyglądają drogi transportu rolnego, te, które są w zasobie gminy, śmiem powiedzieć, że 50% tych dróg jest zaoranych i stanowią areał rolny, który jest uprawiony. Pan marszałek bardzo ładnie powiedział, że one są wykorzystywane jako ścieżki rowerowe. Mam nadzieję, że nowy ustawodawca zmieni te zapisy i dopuści również możliwość finansowania dróg powiatowych, które stanowią dojazdy do gruntów rolnych, bo tak naprawdę cierpienie dróg powiatowych ze względu na korzystanie przez rolników z nich jest bardzo wielkie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Senator, ja absolutnie się zgadzam z tym postulatem. Co więcej, myślę, że w ogóle warto roztoczyć ten postulat na drogi powiatowe, bo one mają dzisiaj ogromny problem i to jest taki zapomniany przez wszystkich fragment niezwykle istotny dróg w naszych, nie tylko w naszym, w każdym regionie. Finansowanie dróg gminnych oczywiście też wymagałoby korekty, natomiast te powiatowe mają niezwykle to znaczenie. Myślę, że nie bez powodu to wypowiedź pana starosty, bo w powiecie mówczyckim to jest jedna i drugi aspekt jest szczególnie ważny, bo to jest niezwykle dużo dróg powiatowych, naprawdę chyba najwięcej w województwie i do tego najbardziej rozjeżdżanych przez rolników. Więc jak najbardziej liczymy na to, że w przyszłej kadencji Sejmu ten temat na pewno będzie musiał być poruszony, bo jak nie to będzie dany Sejm po prostu.